Cześć, w tym wideo odpowiem Ci na pytanie, na jaką firmę powinno być wystawiane przez lekarza zwolnienie po ustaniu zatrudnienia, czyli popularnie na kogo to zwolnienie powinno być wystawione. Czy będzie to poprzedni pracodawca, czy też Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli nasz kochany ZUS. Witam jeszcze raz, nazywam się Darek Kraśnicki. Jestem lekarzem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i szybciutko wyjaśnię Ci, o co tak w sumie w tych zwolnieniach po ustaniu zatrudnienia chodzi. Internautka wysłała mi takiego maila. Mam takie pytanie do Pana. Jak wystawiane są zwolnienia po ustaniu stosunku pracy? Czy nadal jest to na byłego pracodawcę? I mój przypadek wygląda tak, że miałem umowę na 3 miesiące do końca listopada bieżącego roku. To zwolnienie przedłożyłem w zakładzie pracy, no jest ono od, czy było ono od 25 listopada do 3 grudnia z powodu zagrożenia ciąży. Jak ma wyglądać kolejne zwolnienie wystawiane przez ginekologa? I głównie mi chodzi o to, czy ma być to na byłego pracodawcę, czy jakoś na ZUS. Wiem dobrze, że po ustaniu pracy musi być ono bezpośrednio dostarczone do ZUS-u. Z poważaniem. Sprawa jest tutaj bardzo prosta. Lekarz powinien wpisać NIP poprzedniego pracodawcy, no a to konkretne zwolnienie powinnaś sama zanieść do oddziału ZUS. Niedługo będzie, czy już być może jest jakaś elektroniczna forma dostarczania tych zwolnień, ale tak czy owak nie wpisuje się nazwy zakładu pracy, tylko sam NIP. Natomiast jak już to będzie elektronicznie, to będzie sprawą lekarza dostarczenie tego zwolnienia do ZUS-u. Z innych spraw porządkowych, no musisz pamiętać o tym, że aby było to co najmniej 30 dni ciągłości tego zwolnienia i bez jakichkolwiek przerw. Na przykład, no, ponieważ zwolnienie będzie się kończyło w grudniu, następne na pewno będzie zachodziło na Boże Narodzenie, na jakiś Trzech Króli, na Sylwestra, czy jakiekolwiek inne dni wolne od pracy, bo musisz wiedzieć, nawet jeden dzień przerywa poprzednie 29 dni zwolnienia, czyli powiedzmy, no zbierałaś 29 dni, dzień przerwy na Trzech Króli, no i poprzednie zwolnienia będą niepłatne. Natomiast na dostarczenie tego zwolnienia, czy jakichkolwiek innych zwolnień do ZUS-u masz 7 dni, no inaczej dostaniesz pomniejszony zasiłek chorobowy, co przypuszczam, że dla osoby bezrobotnej czy chorej no, ma jakieś znaczenie. Maksymalny okres L4 w ciąży, przypominam, 270 dni, przy innych chorobach oprócz gruźlicy tylko 182 dni. Także na tym kończę, jeżeli to wideo cokolwiek Ci pomogło, udostępnij oczywiście na swoim portalu społecznościowym. Masz prawo udostępnić je na Facebooku, naszej klasie, czy wkleić na swoją stronę internetową, czy na jakim innym swoim ulubionym forum. Jeżeli Ci się tylko spodobało, daj lajka, daj kciuka. Na pewno też mnie to bardzo ucieszy. Nie bój się zadać pytanie, czy napisać jakiś komentarz, tutaj oczywiście pod tym filmem. No, natomiast jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się tutaj na moim blogu zwolnienielekarskie.pl i tam wpadnij zaraz po obejrzeniu tego filmiku. No, jak tylko go skończysz oglądać, tam jest link w opisie do wideo i poruszane są bardzo podobne problemy. Także jeszcze raz powtarzam, link na moją stronę jest w opisie do tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu z Wrocławia i do zobaczenia w kolejnym moim filmiku, w którym na pewno poruszę jakiś inny ciekawy temat związany z czasową niezdolnością do pracy i zwolnieniami lekarskimi.